To przede wszystkim cześć, bardzo serdecznie witam, bardzo się cieszę, że możemy tutaj porozmawiać. Od razu przechodząc do pytań, chciałbym Cię zapytać o to, jak to się stało, że jesteś osobą z niepełnosprawnością? Osobą niepełnosprawną jestem od urodzenia. Moja niepełnosprawność nazywa się okołoporodowe porażenie splotu barkowego. Czyli od małego byłam dzieciakiem z niepełnosprawnością. Te pierwsze lata jakby nie za bardzo pamiętam, jak to wszystko wyglądało. Późniejsze dzieciństwo już był tylko i wyłącznie sport, piłka nożna, tenis stołowy, więc jakby ta moja niepełnosprawność nie przeszkadzała mi w niczym od samego początku. Starałam się wszystko robić tak samo z moimi rówieśnikami, więc do tej pory mogę powiedzieć, że nie uważam się jakby za osobę niepełnosprawną, tylko czasami sobie ktoś mi przypomni albo sama przypomnę, że mam faktycznie jakiś problem z ręką. Jak Twoim zdaniem zmieniało się postrzeganie osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni lat? Jest Twoim zdaniem lepiej niż było kiedyś, czy może gorzej, a może tak samo? Myślę, że mogę to porównać pod kątem sportowym przede wszystkim. Kiedy grałam na moich pierwszych Igrzyskach Paralimpijskich w 2012 roku w Londynie, w mediach było nas bardzo mało, w ogóle nikt o nas nie wiedział, że graliśmy na tych Igrzyskach, że zdobywaliśmy medale. To było bardzo smutne, chyba myślę, że dla nas, dla sportowców. Ja jeszcze w wieku 14 lat nie byłam jakby świadoma tej sytuacji, ale później w 2016 roku w Rio de Janeiro te transmisje już były w telewizji, byliśmy w mediach, chociaż jeszcze to nie wyglądało tak dobrze jak teraz, ale coś już zaczęło się dziać, zaczęło to już lepiej wyglądać. Ludzie zaczynali nas dostrzegać, a jakbym miała porównać już do igrzysk w Tokio w 2021 roku, to już jest naprawdę super, fajnie to wyglądało. Byliśmy w telewizji, we wszystkich mediach, były transmisje ciągle w telewizji. Moich samych meczów było bardzo dużo i dzięki temu jakby ludzie zaczęli mnie dostrzegać. I nie tylko mnie, też innych sportowców, bo zdobywaliśmy dużo medali, więc z każdym rokiem, z każdymi igrzyskami to wszystko idzie do przodu, więc mam nadzieję, że w Paryżu i w Los Angeles będzie jeszcze lepiej. Powiedziałaś o tym, że ludzie zaczynali cię dostrzegać wtedy. Jak to jest właśnie dzisiaj? Czy masz takie reakcje, że na przykład idziesz sobie gdzieś przez miasto i ludzie rozpoznają cię, czy nie wiem, proszą o zdjęcie, czy... Pamiętam, że po samych igrzyskach ludzie mnie rozpoznawali, niekoniecznie w Krakowie, bo od razu po igrzyskach uciekłam w góry, żeby się troszeczkę uspokoić. I tam właśnie w mniejszych miejscowościach mnie rozpoznawali. Ale nie tylko mnie, ale też moich kolegów słyszałam, że szli na spacer i ludzie poprosili ich o zdjęcie. Więc to jest bardzo fajne, że dzięki właśnie tym transmisjom ludzie nas teraz rozpoznają. I my jako sportowcy cieszymy się, że tak się dzieje i że możemy jakby rozpowszechniać nasz sport dla osób niepełnosprawnych. W życiu radzisz sobie bardzo dobrze, ale na pewno zdarzają się takie trudniejsze momenty. Powiedz, co jest dla Ciebie największą trudnością, jeżeli chodzi o Twoją niepełnosprawność? Nie potrafię żadnej przeszkody znaleźć. Jeśli chodzi o aspekt sportowy, o tenis stołowy, to wiem, jakie są moje słabe strony poprzez tą prawą rękę, ale staram się to nadrabiać przede wszystkim treningiem, bo wiem, że innego sposobu nie ma. Chodzę też na siłownię do Oracz Mroczek Training Center. Trenuję z trenerem Pawłem Oraczem już od 5 lat, bo wiem, że trening fizyczny jakby wspomoże mnie w przygotowaniach do igrzysk, pomoże jakby zniwelować te problemy. Tutaj trenuję z moim trenerem Ksukajem. Ja z nim pracuję. Już mam 6-7 lat, on na tarczynie 15 lat. Tutaj trafił ośrodek Krakowa. Ja był trener, wcześniej był trener tutaj. I zaczęli pracować od 30 lat. Młody był, mała, nie? I tyle lat z nim pracuję, myślę, dalej pracuję. Właśnie miałem zapytać o to, jak wyglądał początek współpracy z Karoliną. Kiedy to się w ogóle zaczęło? O, to jest, co ja pamiętałem, to jest 2000. Dokładnie nie pamiętałem. 2000.
9, 10, mhm. tak. One miały 14, 15 lat. Mhm. Oczywiście trzeba podziękować pani Ela Medeńska. Mhm. Ona była trener kadry narodowej. Pani Ela polecała, no, czy może pomóc Karolinę, tak. Mhm. Ale ja ogólnie nie dotyczyłem tego niepełnosprawnego. Wcześniej nie było konta, to ogólnie co niepełnosprawny tenisowy. Mhm. No to wiesz, zaczynie mi bardzo trudno. To trochę inaczej pracuję pełnosprawny i niepełnosprawny. Trochę inaczej kontakt mhm. na początku. Tak? Mhm. Ona nie mówi nic. A ja zapytanie zmęczony, koniec. A jak dzisiaj? Jak się czujesz? Koniec. Właśnie miałem o to zapytać, jaką zawodniczką jest Karolina? Jak się z nią współpracuje? To jest charakter bardzo trudny. Tak, tak jest z... Za sam też trudno z kobietami pracuje, też ciężko. Luźny była, ale... No. Ja z nim gada, do dzisiaj ze mną bardzo dobrze. Wiedzieli się ze mną, gada, super, życia, fajne to. Ale na początku to jest bardzo ciężko, a ja muszę dojść do jej, jaki pomysł, widzę jej, jaki ruch, co się złe, tak? No bo teraz ja już wiem, nie? Że ona będzie zła, ja już od razu mówię, no co się stało, tak? Ale kiedy ja też nie wiem, co się stało. Mówię, ja ile trenuję, czy ile się czuję, czy jak to warunki nie pasował, tak? Ale teraz jest okej, okay. Teraz już ma 23 lata, już trochę inaczej. Ale na początku jest bardzo trudno dojść do między nami jaki kąta tutaj trudno. Mhm. Ale ona jest bardzo ambitna, to jest bardzo, zależy jej, wygra olimpiadę, ona dalej pracuje, ale naprawdę super zawodniczka i o sporty, o kobietę też, ale ona naprawdę dużo, dużo pracuje i dużo, dużo trenuje. Na to ja muszę doszanować o taki, wiesz, o trener strony. Trzeba pomóc, objęty, ona co potrzeba, zawsze jest. I na koniec chciałbym jeszcze zapytać o to, co sądzi pan o sporcie właśnie dla osób z niepełnosprawnościami? Co pan sądzi o propagowaniu sportu osób niepełnosprawnych? Ja uważam, że ten tenis słowy jest dla niepełnosprawnych, to jest bardzo wygodne. Ludność na łóżku, czy na stojące, to nie ma kontakt ludzi, tego stołu. Tak? Mówimy jeszcze piłka nożna, może, tak? Może ciężarę, może. A tutaj nie ma siły tego, używasz tyle, musi komu uderzyć, tak? Ale tutaj jest fajny zabawa, tak? Jedna strona, druga strona, piłka, raz. To są rzeczy dla dzieci, a dla dorosłych ludzi. Ten sport jest dużo, dużo zdrowy dla po ludzi. Nie było tak zmęczony, tak? Po 40 minut, po pół godziny, zawsze może bawić się, tak? Piłki, jakie koncentracja, tak? Dla dzieci. Ja myślę, że ten sport jest fajny dla dzieci, dla starszych ludzi. To jest zdrowy, tak? Nie mówimy zawodowy, to jest zdrowy. Dla każdej osoby. Jak zaczęła się twoja przygoda z tenisem stołowym? Bo czytałem jeden z wywiadów z tobą i powiedziałaś w nim, że kiedyś uważałaś tę dyscyplinę sportu za nudną. Dokładnie tak powiedziałam. W wieku 11 lat zacząłem grać w tenisa stołowego. Wcześniej grałam w piłkę nożną. To był mój pierwszy ulubiony sport. Z nią jakby wiązałam przyszłość. Nawet chciałam tutaj przeprowadzić się do Krakowa, żeby trenować jakby już profesjonalnie. Ale pewnego dnia właśnie mama namówiła mnie na trening, bo byłyśmy niedaleko hali i w tym samym czasie odbywał się trening.
Za namową mamy poszłam na halę, wzięłam rakietkę, piłeczkę, zaczęłam odbijać i od pierwszego momentu mi się spodobało, ale po pewnym czasie musiałam wybrać czy tenis, czy piłka. Postawiłam na tenis, bo miałam możliwość do treningu właśnie w Tarnobrzegu z osobami niepełnosprawnymi. I tenis został do tej pory, więc chyba nie mogę żałować tej decyzji, chociaż piłka nożna dalej mnie bardzo interesuje i staram się oglądać dużo meczów. I jak mam wolny czas, to też pograć troszeczkę. Właśnie mówisz, że piłka nożna dalej cię interesuje. Bywasz na meczach? Bo widziałem, że chyba byłaś w Hiszpanii. Tak, bo właśnie miałam tydzień wolnego i postanowiłam jakby zrealizować swoje jakby kolejne marzenie. A moje marzenie było to, żeby obejrzeć mecz Realu na Santiago Bernabeu. No to kupiłam bilet. Kupiłam bilet na mecz, na jeden i na drugi, bo się złożyło akurat, że w jednym tygodniu grali dwa mecze u siebie. I byłam na dwóch meczach Realu Madryt. Myślę, że to nie jest pierwszy i ostatni raz. Jeśli znajdę jeszcze czas, to jeszcze polecę do Hiszpanii na jakiś mecz. A jeśli jestem w Krakowie, to staram się chodzić na mecze Wisły Kraków ze znajomymi, więc cały czas ta piłka mnie interesuje. W meczu w telewizji też oglądam tylko Real Madryt. Teraz troszeczkę więcej Premier League, przez to, że Ronaldo tam gra. Więc piłka nożna jest moim dalej ulubionym sportem. Jeśli kończę trening tenisa stołowego, to później w domu interesuję się tylko piłką nożną. Tenis zostawiam już na bok. Wracając właśnie jeszcze trochę do tenisa. Jeśli ktoś nie interesowałby się za bardzo tą dyscypliną sportu, to mógłby pomyśleć, że to jest po prostu odbijanie piłeczki przy stole. Ale to tak chyba nie wygląda, bo dużo trenujesz także siłowo. I powiedz, jak duże znaczenie ma właśnie dla ciebie trening siłowy? Trening siłowy już z Pawłem trenuję z nim, współpracuję od 5 lat. Ta decyzja wyszła z tego, bo wiedziałam, że muszę jakby wzmocnić swój trening, muszę dodatkowo trenować, żeby wygrywać. I myślę, że efekty były bardzo dobre. Osobiście czuję się jakby bardziej pewna siebie, wiem, że mogę robić dużo rzeczy na siłowni, prawa ręka mi w tym nie przeszkadza. Jeśli chodzi o sport osób niepełnosprawnych, to on idzie już w bardzo dobrym kierunku, poziom się podnosi, więc sam trening na stole 2-3 razy w tygodniu nie wystarczy. To już jest jakby praca moja. Muszę trenować 2 razy dziennie, czasami 3 razy dziennie. Zajmuje mi to 6-7 godzin dziennie, a tygodniowo, jeśli policzymy, to jest bardzo dużo. Więc trzeba po prostu trenować codziennie, tak przez cały rok, praktycznie 11 miesięcy w roku. I dzięki temu można wygrywać, więc poziom się podnosi, świat idzie do przodu, więc my musimy po prostu siedzieć na stołach i trenować. Wspomniałaś o współpracy z trenerem Oraczem. Odwiedziłaś go po ostatniej paraolimpiadzie i on, widziałem, że w opisie zdjęcia napisał: do paraolimpiady 2024 jeszcze wytrzymam. Oczywiście to jest jakby zabawny opis i oczywiście nie można go brać na poważnie, ale powiedz właśnie, jak ważna dla ciebie jest atmosfera, jeżeli chodzi o trening czy o właśnie uprawianie tego sportu? U nas na siłowni panuje bardzo świetna atmosfera. Właśnie poprzez ten opis można zobaczyć, że jakby śmiejemy się sami z siebie. Wiem, że mam dosyć ciężki charakter i ciężko ze mną wytrzymać na co dzień podczas treningów, ale daję radę, Paweł. Ja też daję radę z nim. Więc po prostu musimy jakby siebie znosić na co dzień, nie tylko z Pawłem, ale też tutaj z moim trenerem od tenisa. I dalej będziemy ze sobą współpracować i z Pawłem, i tutaj z Ksukajem. Jeśli chodzi o samą atmosferę, to ona jest bardzo dobra, jeśli chodzi o mnie i o trenerów. Staramy się nie brać wszystko na poważnie, czasami podczas treningów zażartować, czasami coś porozmawiać, bo jeśli jest zbyt poważna atmosfera, to na mnie też nie działa zbyt dobrze i myślę, że na trenerów też. Więc atmosfera jest luźna. Robimy swoją robotę przez 2-3 godziny. Po treningu już są żarty, już jest spokój. Paraolimpiada pierwotnie miała się odbyć w 2020 roku, ale wiadomo z jakich przyczyn musiała odbyć się rok później.
Ty skomentowałaś to słowami, że masz jeszcze rok na poprawę swoich umiejętności. I to też wydaje mi się, że fajne podejście, bo mogłaś, nie wiem, być niezadowolona, trochę podłamana takim obrotem sprawy, ale jednak pokazałaś, że masz w sobie naprawdę dużo chęci rozwoju i motywacji. Pamiętam dokładnie ten moment, kiedy to powiedziałam i teraz się zastanawiam, że dobrze wtedy powiedziałam, chociaż ten rok nie zaczął się dla mnie dobrze, bo zaczął się kontuzją, więc nie mogłam poprawiać swoich umiejętności. Ale był dodatkowy rok właśnie na ten trening, na poprawę swoich umiejętności, na trening. Po prostu było więcej czasu, czy na fizyczny, czy na stole. Ale problemem było to, że nie mieliśmy żadnych turniejów, czy w Polsce, czy za granicą. Same igrzyska były jakby pierwszą imprezą po koronawirusie. To było dla nas niespodzianką. Było też dużo niespodzianek podczas samych igrzysk. A wracając do tej wypowiedzi, to nie ułożył ten się rok dla mnie zbyt dobrze, ale myślę, że ten złoty i brązowy medal, mogę się z nich cieszyć, bo ta kontuzja nie była lekka. Więc trzeba się cieszyć z tego, co jest. Po paraolimpiadzie zostaliście zaproszeni między innymi do pana Glińskiego. Dostaliście odznaczenia za zasługi dla sportu. Powiedz, jakie to dla ciebie właśnie ma znaczenie, że otrzymałaś coś takiego? Oczywiście bardzo się cieszę z zaproszenia i z odznaczenia, czy od ministerstwa, czy od prezydenta Andrzeja Dudy. Każdy sportowiec cieszy się z tych odznaczeń. Ja już mam chyba 3 odznaczenia od prezydenta, chociaż nie wiem nawet, jak one się nazywają, szczerze powiedziawszy. Wiem, że z każdym osiągnięciem ono jest coraz wyższe. Ale ja się nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Po prostu ja to odbieram odznaczenie, cieszę się z zaproszenia i wracam do swojej pracy i możliwe, że za 3 lata znowu nas prezydent będzie musiał zapraszać. Zdobyłaś kilka medali też na paraolimpiadzie. Powiedz, czy jest jakiś medal, który jest dla ciebie najważniejszy, a jak tak, to dlaczego? Jeszcze nie ma tego najważniejszego medalu, bo jakby moim największym marzeniem, celem jest zdobycie złotego medalu w singlu. Jeszcze go nie ma. Mam nadzieję, że za 3 lata albo na kolejnych igrzyskach w końcu mogę powiedzieć, że ten najważniejszy medal jest. Chyba wiem, że na samych igrzyskach mam już 5 medali, z czego 2 złote w drużynie z Natalią Partyką. Może bym powiedziała, że one są takie jakby wyjątkowe, bo wiadomo, że są złote medale. I wspólnie z Natalią, która była jakby moją pierwszą idolką, wzorem do naśladowania. Jeśli miałam wymienić kolejne najważniejsze medale, to chyba Wicemistrzostwo Świata z 2018 roku, czy Wicemistrzostwo Europy w singlu. Więc dalej muszę ciężko pracować, żeby w końcu powiedzieć, że moim najważniejszym, najlepszym medalem jest złoty medal w singlu. Wspomniałaś o grze z Natalią Partyką. Powiedz, jak współpracuje ci się właśnie z Natalią Partyką, jak ci się z nią gra? Bardzo dobrze mi się z nią współpracuje. Natalia występuje na paraolimpiadzie, na olimpiadzie. Tak jak powiedziałem, była jakby moim pierwszym wzorem do naśladowania, że można też rywalizować z osobami pełnosprawnymi. Poszłam jej śladami. W wieku 11 lat pamiętam dokładnie taką sytuację, gdzie musiałam szybko uciekać ze szkoły, bo grała mecz ligowy w Tarnobrzegu. Musiałam szybko wrócić do domu, przebrać się w dres sportowy i polecieć na salę zrobić sobie z nią zdjęcie, które później było w gazecie w Tarnobrzeskiej. A kilka lat później wygrywamy medale razem, później złote medale w Rio de Janeiro i w Tokio. Więc w wieku 11 lat nie pomyślałabym, ani moi rodzice, że będziemy razem wygrywać złote medale. A co do samych właśnie zawodów czy treningów z Natalią, to jakby staram się ją podpatrywać podczas treningów, czerpać się od niej wiedzę. Ona też wie, że ją jakby podpatruję, stara się mi bardzo pomagać. Możliwe, że będziemy teraz częściej razem trenować.
Więc mogę się tylko cieszyć, że mam taką koleżankę w drużynie. Powiedziałeś o tym, że pani Natalia Partyka tak samo gra z osobami pełnosprawnymi, ale ty też grasz z osobami pełnosprawnymi. Powiedz, czy jest to dla ciebie jakaś różnica, czy może grać się tak samo? Myślę, że nie ma takiej wielkiej różnicy pomiędzy grą z osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi, bo poziom grania wśród osób niepełnosprawnych idzie do góry. Jeśli gram z osobami pełnosprawnymi, to wiem, że oni mogą wykorzystywać moją słabą stronę, czyli właśnie problem z prawą ręką, ale jakby staram się to narabiać z treningiem i te jakby problemy są już coraz mniejsze. Też zdobywałam medale na mistrzostwach Polski osób pełnosprawnych w kategoriach młodzieżowych czy w kategoriach seniorskich. Występowałam w Ekstraklasie Kobiet, teraz gram w pierwszej lidze kobiet, więc wydaje mi się, że to już jest chyba dobry poziom. Osobiście nie czuję żadnej różnicy. Myślę, że nawet moje rywalki mogą się mnie trochę bać. Tak jak powiedziałam, wzorem Natalii próbuję też rywalizować z osobami pełnosprawnymi. Nie wiem, czy te skutki, możliwe, że nigdy nie osiągnę takiego samego wyniku jak Natalia, ale staram się dojść do jak najlepszego poziomu, jak najwyżej po prostu. Sport sportem, ale powiedz, czy jest coś, co cię relaksuje, jakieś twoje hobby, coś, co robisz właśnie po pracy, po tym, jak zagrasz na przykład mecz? Po meczu czy po treningu wracam do domu i włączam telewizję, to tylko są kanały sportowe. Jest albo mecz piłki nożnej, albo jakiś mecz koszykówki czy coś innego. Dla rozluźnienia może włączę czasami Netflixa albo poczytam książkę. Ale tego czasu wolnego jest teraz bardzo mało, szczególnie że po igrzyskach, jak wróciliśmy, to dzięki właśnie tym mediom mam jakieś spotkania, czy w telewizji, czy z prezydentem Andrzejem Dudą, czy z prezydentem miasta Krakowa. Tego czasu jest mało. Staram się jeszcze w międzyczasie trenować, bo to jest moim priorytetem. Ale myślę, że kiedy trochę czasu minie właśnie po tych igrzyskach, znajdę troszeczkę więcej czasu na jakieś inne przyjemności. Masz jakieś plany na najbliższe miesiące, czy to lata? Pytam o kwestie zawodowe, ale także poza. Myślę, że teraz jakby moim takim największym planem jest znalezienie dobrego miejsca treningowego w Polsce. Niestety chyba będę musiała się wyprowadzić wkrótce z Krakowa, bo muszę jakby polepszyć swoje umiejętności, znaleźć lepsze warunki treningowe. Tutaj na razie nie wygląda to dobrze, więc muszę szukać lepszych możliwości, ponieważ następne igrzyska są już za 3 lata, więc to jest bardzo mało czasu. W przyszłym roku mamy Mistrzostwa Świata, więc jakby najbliższe plany to są po prostu treningi. Jeszcze nie wiem gdzie, w jakim miejscu. Tak jak powiedziałam, tylko trening i trening. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata, za 2 lata mamy Mistrzostwa Europy, za 3 lata są Igrzyska Paralimpijskie, więc znowu rozpoczyna się nowy cykl i myślę, że przez kolejne lata to będzie tylko tenis stołowy. I na koniec, jakbyś miała przekazać jakąś myśl od siebie do osób z niepełnosprawnościami, które nie za bardzo mają chęć na to, żeby się ruszyć z domu, a mogłyby to zrobić? Myślę, że nie będę motywować słowami takie osoby. Myślę, że dzięki właśnie tym transmisjom, że mogą nas oglądać w telewizji osoby niepełnosprawne. Myślę, że nasza gra, nasze występy i medale będą ich motywować do tego, żeby wyjść z domu, żeby rozpocząć treningi, może nie tenisa stołowego, ale jakiegoś innego sportu. Więc myślę, że moje jakby występy, moje czyny będą ich motywować do sportu. Super, bardzo ci dziękuję za rozmowę, gratuluję tych sukcesów, które były i mam nadzieję, że już niedługo będziemy słyszeć o kolejnych sukcesach i tego ci życzę. Dziękuję bardzo.